Sudan to kolejne państwo, w którym jesteśmy w zasadzie kilka kroków za Rosją. Dlatego, że nie możemy mieć złudzeń, podobnie jak wielu komentatorów życia politycznego, światowego, że to właśnie zewnętrzny wpływ ma aktualne znaczenie dla napięć i walk, które mają tam miejsce. Rosja od lat stara się zdobywać kolejne przyczółki w Afryce. Sudan jest w zasadzie diamentem w planie Kremla. Ewentualna baza morska, która umożliwiałaby blokadę podejścia do kanału i samego kanału Sueskiego. To kluczowy szlak morski pomiędzy Europą i Azją. Obsługuje on większość handlu morskiego pomiędzy kontynentami. Jeśli do tego dodamy już to, co tutaj padło, czyli kwestia surowców takich jak złoto, to w zasadzie wszystko nam się wspina w całość. Wspólnota Europejska powinna jak najszybciej dążyć do stabilizacji w Sudanie, choć jest to, zdaję sobie sprawę, bardzo trudne, żeby zakończyć walki i wypchnąć tych, którzy do tych walk zagrzewają. Potrzebna jest bardzo pomoc humanitarna. Tu się zgadzam też jako narzędzie dyplomatyczne. I w tym miejscu chcę podziękować też Wysokiej Izbie Parlamentowi, bo zwiększanie nakładów na pomoc humanitarną, która będzie potrzebna również w przyszłym budżecie, to będzie to narzędzie, którym będzie można dysponować. Dziękuję bardzo.